Nauczyciele z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Lesznie są przeciwni połączeniu ich szkoły z inną placówką. Swoje zdanie wyrazili na spotkaniu z radnymi. Z raportu przygotowanego przez Urząd Miasta wynika, że ze względu na nisz demograficzny oferta ponadgimnazjalna jest za bardzo rozbudowana w stosunku do potrzeb. Być może władze miasta będą musiały podjąć decyzję o likwidacji którejś ze szkół albo połączeniu kilku w jedną. To tylko hipotezy. Jeszcze nikt żadnej decyzji nie podjął. Czwarte liceum ogólnokształcące chyba najbardziej obawia się o swoją przyszłość, dlatego nauczyciele szkoły zaprosili do siebie radnych, by pokazać im, że placówka zasługuje na pozostanie na mapie oświatowej miasta. Podobny ruch zrobiło trzecie liceum ogólnokształcące. Spotkanie w tej szkole odbyło się kilka dni temu. Radni obejrzeli klasy, w których akurat odbywały się zajęcia pozalekcyjne. Byli także na boisku, które niedawno wyremontowano za pieniądze miasta. Wystąpił zespół muzyczny, pokazano bardzo dobrze zrobioną prezentację szkoły, która jest dziełem uczniów. Nauczyciele z dyrektorem Konradem Kokocińskim podkreślali wysoką zdawalność matury, która w minionym roku szkolnym wyniosła 100%, a wyniki z niektórych przedmiotów były wyższe niż w liceach pierwszym i drugim, które w obiegowej opinii są uznawane za liderów. To szkoła dla każdego ucznia, słabego i średniego, którego nauczyciele potrafią doprowadzić do zdania matury na dobrym poziomie. Trzecie liceum ogólnokształcące to szkoła potrzebna miastu. To placówka, która może pochwalić się twórczą kadrą pedagogiczną, dobrą bazą szkolną, która jest wzbogacana o nowoczesne pomoce naukowe. Trójka realizuje również ciekawe projekty, m.in. Sokrates Comenius. W czasie komisji nauczyciele podkreślali, że nabór do szkoły jest stale na tym samym poziomie. W Dobie Niżu jesteśmy spokojni o przyszłość trzeciego liceum ogólnokształcącego, mówili nauczyciele. Zapowiedzieli, że będą walczyć, by ich szkoła pozostała samodzielną placówką i to w budynku przy placu Kościuszki. Są zdecydowanie przeciw łączeniu trójki z inną szkołą.